Łukasz Ciona, vlog Cioną po oczach. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wróciliśmy z San Marino, wróciliśmy ze znakomitego meczu przeciwko Anglii i trafiliśmy do Mstowa, gdzie tutaj piąty piknik regionalny legendarnego reprezentanta z Górnego Śląska. Z nami wspaniały gość, nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zapomniał Pan jeszcze o Albanii. Bo jeszcze... Tak jest i byliśmy też w Albanii. Znaczy graliśmy przeciwko Albanii, ale oczywiście do Albanii vlog Cioną po oczach się wybiera, bo jesteśmy zawsze tam, gdzie gra nasza reprezentacja. Panie prezesie, może zaczniemy właśnie od miejsca, w którym jesteśmy, czyli w Mstowie. Tutaj jest całkiem fajne boisko, budynek klubowy LKS Mstów. Panu jest bliski taki futbol, też powiedziałbym mniejszy, ale równie ważny. Zgadza się, ja oglądałem dzisiaj obiekt. Jest naprawdę, to jest obiekt drugoligowy, bo mają i siłownię, i kilka boisk, i piękne boisko widzimy z nawierzchnią, także Tylko grać i trenować na takich obiektach. No właśnie, wydaje się, że czasami zapominamy o tym, że futbol to pasja, że też futbol to jest też od dołu, prawda? Bardzo istotny, że to jest dla tych ludzi nie tak naprawdę chęć zarobienia zysku, tylko po prostu pasja, że przychodzą tutaj, żeby pokopać razem, być ze sobą. To też jest istotne. Zgadza prawda? Się. Dzisiaj, jak widzimy, jest bardzo dużo grup młodzieżowych. Miejmy nadzieję, że z tych grup młodzieżowych kilku reprezentantów Polski się doczekamy. Oby tak było. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy reprezentacji Polski, byliśmy na tych spotkaniach, bardzo dużo bramek nastrzelaliśmy, ale też rzeczywiście w każdym meczu tę bramkę straciliśmy. Niemniej Paulo Sousa przywiózł 7 punktów i można powiedzieć, że chyba po tych 3 meczach to taki wynik przyjęlibyśmy w ciemno. No zgadza się, z tym, że takim sprawdzianem naszej reprezentacji to był ten ostatni mecz z Anglią, gdzie wiemy, że Anglicy to są aktualni wicemistrzowie Europy, w swoim drużynie mają wielu kreatywnych zawodników, widać to było na Stadionie Narodowym podczas tego meczu, no ale nasi piłkarze też nie odbiegali jakby poziomem gry, walczyli do końca z determinacją i to się opłaciło, bo w ostatnim doliczonym minucie tam strzeliliśmy bramkę, gdzie będąc na tym stadionie też oszalałem z radości, bo naprawdę czekaliśmy na ten remis z utęsknieniem. No i w pierwszej połowie można powiedzieć, że Anglicy mocno spuchli. W pierwszej połowie, mówiąc po piłkarsku, nie mogli zrobić sztycha. Zgodzi się prezes, że pierwsza połówka no naprawdę była... Ja byłem zdziwiony, że... W naszym wykonaniu była znakomita. Może nie spuchli, tylko może nasi piłkarze podkręcili tak tempo. No właśnie. I dlatego to tak wyglądało. Może Anglicy myśleli, że Polacy cofną się, a my po prostu poszliśmy do przodu i też atakowaliśmy ich. To nie było tak, że broniliśmy własnej bramki. Wiemy, że prezes rozmawiał z Paulo Sousą przed tymi meczami. To była dość długa taka męska rozmowa. Mówiąc pół żartem, pół serio, podziałała ta rozmowa, bo te 3 mecze były ogólnie rzecz ujmując dobre i pod względem ilości bramek, i pod względem punktów. Ale rozumiem, że prezes jest zadowolony z tego, co pokazała nasza reprezentacja. Droga do mistrzostw, wiadomo, jeszcze daleka, no bo przed nami ciężkie baraże. Są jeszcze kluczowe mecze. Takim kluczowym meczem to będzie mecz w Albanii, bo jak widzimy, Albańczycy mają 1 punkt więcej. Także oby nie przegrać tylko to. Ale pojedziemy walczyć o 3 punkty. No jasne, Tirana wydaje się być takim najbardziej gorącym terenem kibicowskim. No i Albańczycy nie grali źle, to trzeba przyznać, w tym meczu wygranym przez na 4-1. Tutaj już nasz styl nie był tak dobry, prawda, pomimo strzelanych goli. Tak mi się wydaje. No tak, ale trzeba zwrócić uwagę, że Albańczycy też mają kreatywnych zawodników, też grają w dobrych ligach. Także to będzie taki też ciężki przeciwnik. No właśnie, ciężki przeciwnik i też dobrze wyszkolony, tak patrząc obiektywnie, prawda, na piłkarzy albańskich, że potrafili zakręcić swoim przeciwnikiem. No tak jak widzimy, były również reprezentacje byłej Jugosławii. W grach zespołowych oni wszyscy są, czy to jest siatkówka, czy koszykówka, to pokazują wysoki poziom. No właśnie, panie prezesie, na pewno jest panu też łatwiej spojrzeć na mecze naszej reprezentacji, bo może niektórzy nie wiedzą, ale prezes grał na poziomie ekstraklasy, to było 14 meczów, prawda? Jak dobrze bodajże sprawdzi. Tak. Nie liczyłem tego, ale to kariera, nie dużo było. Kariera piłkarska czy bardziej przygoda piłkarska, panie prezesie? Jakby tak patrzeć na to z perspektywy, co pan osiągnął w biznesie chociażby i... Można, nie wiem jak to nazwać, po prostu... Jak każdy młody piłkarz chciałem zagrać kiedyś w najwyższej klasie rozrywkowej. Udało mi się. Z tym, że zacząłem bardzo późno, bo jak ukończyłem 18 lat, pierwszy raz poszedłem na trening, to wyszkolenie moje gdzieś tam później szwankowało. No tak, ale jednak mimo wszystko ambicją.
I czy to prawda, że prezes miał ksywę Gary w szatni, ogólnie od Gary'ego Lineker? Coś takiego było. Coś takiego było, czyli mamy potwierdzenie o tej ksywie. Panie prezesie, jeszcze jest jedna taka historia, że Janusz Wójcik, trener wówczas pana w Jagiellonii, tak? To był, uratował pana zdrowie, bo doznał pan ciężkiej kontuzji na boisku i ponoć jakąś tam sztachetą związał panu tą nogę. Aż tak przesadził. Tak wspominał wójt słynny, to prawda czy nie? Dodał pikanterii. No. Ale była taka... Pamiętam, że trzymał mi tą nogę, bo ta noga... Po prostu niczego się nie trzymała, bo pękły dwie kości, piszczelowa i strzałkowa, także ciężka kontuzja była. To ból chyba niesamowity w sumie. Jakby. No, już nie chcę przypominać. No właśnie, nie ma co przypominać. Trochę podobna kontuzja do Marcina Wasilewskiego kiedyś chyba tak. Z Wanderlechcie Bruksela. Ale później prezes grał dalej, czy bo długo właśnie po tej kontuzji zacząłem grać. A, po tej w ogóle? Bo wcześniej nie grałem. Rozumiem, czyli jakby to był taki element ambicji, ambicjonalny można tak powiedzieć, żeby jednak na tym boisku się... Tak to można nazwać. Żeby jednak na tym boisku się pokazać. Panie prezesie, chciałem jeszcze zapytać o kwestię szkolenia, bo myślę, że to jest taka dyskusja paląca w Polsce. Francuzi mają ośrodek narodowej reprezentacji tak zwany Clairefontaine, gdzie mają, gdzie grają tak, wszystkie reprezentacje, gdzie najlepsi piłkarze francuscy ze sobą trenują od U14, U15, U16 i tak dalej w górę. Włosi też mają swoje ośrodek. Trener Antoni Piechniczek, z którym rozmawiałem na vlogu, mówił, że nawoływał o budowę takiego ośrodka jeszcze w latach 80. Później z różnych powodów ta koncepcja została zawieszona. I pytam różne osoby związane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jak prezes myśli na temat takiej koncepcji, na temat budowy naszego narodowego ośrodka. Czy może jest jakiś inny pomysł? Może warto oprzeć się o już istniejące akademie? Znaczy myślimy o tym, myślimy też i o siedzibie. Ale to nie jest taki temat na dzisiaj, po prostu, żeby coś takiego zbudować, trzeba mieć infrastrukturę. No i tutaj musimy nad tym popracować, bo jeśli będziemy mieć już teren, na którym będzie można to zrealizować, także to będzie łatwiej. No dzisiaj, na dzień dzisiejszy nie mamy tego terenu. Mhm. Czyli myśli prezes o takiej ewentualnie koncepcji, tym, żeby tak. Była siedziba federacji i obok taki duży ośrodek szkolenia. Dokładnie. No to byłoby coś niesamowitego, gdyby udało się to zbudować, ale no pytanie, czy właśnie Legia pokazała, prawda, budując trening, Legia Training Center, chyba najlepsze w tej chwili w Polsce, obok Lecha Poznań, tak. Infrastrukturalnie, że chyba tędy, w sumie to tędy droga, tak? Bo... No tak, tylko jak wiemy, że siedziba powinna być gdzieś w Warszawie, tak jak teraz jest siedziba no w Warszawie. Tak, gdzieś centrum. No i teraz wyprowadzają się poza Warszawę z siedzibą, to tak troszeczkę by się to kłóciło z tym wszystkim. No byłoby ciężko, no, gdzieś pod Warszawą trzeba to pogodzić wszystko razem, a żeby to zrobić, to musimy poszukać tego terenu. To są też ogromne koszty, wiadomo, i trzeba byłoby, nie wiem, z jakimś podejrzewam ministerstwem tak naprawdę się dogadać, żeby uzyskać te środki, no bo to... Będziemy pracować nad tym tematem. Tak, to byłoby kilkaset milionów, no może nie euro, ale złotych na pewno, budowa takiego ośrodka. No, nie są tanie rzeczy. Czyli trener, czyli pan prezes się zgadza z taką koncepcją, że być może byśmy potrzebowali takiego ośrodka narodowego? Nowe obiekty... Jeszcze to, co pan powiedział, to wszystko będzie jakby potęgowało, że ta młodzież będzie coraz lepsza u nas, tak? I właśnie w takim kierunku powinniśmy wszyscy pójść, tak? Bo dzisiaj widzimy, że infrastruktura na przykład stadionów jest doskonała u nas, bo mamy dużo nowych najlepsze stadionów. Najlepsze w Europie są, moim zdaniem, stadiony no, w Polsce. No bo są nowe stadiony. Tak, piękne. Jak widzimy, Pogoń Szczecin buduje, Płock, jeszcze tam kilka będzie nowych obiektów. Także coraz mocniejsi jesteśmy, jeśli chodzi o infrastrukturę stadionową. Tak, w zasadzie można powiedzieć, że nasza ekstraklasa jest opakowana co najmniej medialnie na poziomie, nie wiem, najlepszych lig na świecie, bo tak chyba możemy zaryzykować, że niczym ta oprawa medialna nie ustępuje. Stadiony są przepiękne, w zasadzie są jakieś tam wyjątki, które klubów w Ekstraklasie, które nie mają stadionu, ale już się o to starają, jak na przykład Raków Częstochowa, więc tak naprawdę jedyne, czego nam brakuje, to poziomu piłkarskiego, żebyśmy doszacowali do pierwszej dziesiątki, piętnastki. Czy prezes się z tym zgadza, że to jest największy problem? Zgadzam się, tylko żeby to się stało, to musimy mieć większe budżety. No tak. Widzimy, że za dużo młodych piłkarzy wyjeżdża za granicę. I za szybko, panie prezesie. Pół roku, rok czasu i tego piłkarza już nie ma, a kluby nie są w stanie znowu tych nowych wyprodukować tak dużo tych dobrych, kreatywnych, młodych piłkarzy, bo ciężko jest. No właśnie, Robert Lewandowski wyjeżdżając do Borussii Dortmund miał już za sobą Mistrzostwo Polski, dobre występy w europejskich pucharach z Lechem i to jest chyba droga. Ja czasami się dziwię piłkarzom, którzy wyjeżdżają w wieku 17-18 lat, nawet nie powąchają piłki ekstraklasowej, chociaż Piotrek Świerczewski, nasza legenda, tam już w wieku 17 lat grał w ekstraklasie, ale czy prezesa to nie dziwi, że czasami może i menedżerowie gdzieś zawrócą w głowie, może ktoś inny, nie? I wyjeżdżają jest za szybko. Tak, wiele kwestii jest, no menedżerowie raz, a dwa, że są kuszeni większym wynagrodzeniem. No kluby też dostają
większe pieniądze za wykupienie tego piłkarza i, no i kluby też potrzebują jakby gotówki, dopływu. Dopływu gotówki. Ja widzę na przykładzie Jagiellonii, gdyby nie został sprzedany Świderski, Klimala, Góralski, jeszcze tam kilku zawodników, to pewnie byśmy się bili gdzieś tam w pucharach europejskich o wejście do fazy grupowej, no ale to co roku była wysprzedaż tych zawodników, no bo klub potrzebuje też budżetu. To prawda. I tutaj jest największy problem. Ale myślę, że skoro już prezes wspomniał o Jagiellonii, no to serce na pewno, oczywiście prezes nie może powiedzieć, któremu klubowi kibicuje najbardziej, ale pewnie serce zostało w Białymstoku. To był duży sukces, bo Jagiellonia, ja nie powiem, że z prowincjonalnego klubu, ale z przeciętnego klubu, stała się klubem polskiej czołówki tak naprawdę za pana prezesury. Tam grali bardzo dobrzy piłkarze, niewiele zabrakło w jednym sezonie do mistrzostwa Polski. No zgadza się. To jak prezes patrzy na ten czas, to żal odchodzić z Jagiellonii? Nie żal, ale tam na pewno zabrakło tego mistrzostwa Polski, gdzie tak jak pan wspomniał, bliscy byliśmy w ostatnim meczu bodajże z Lechem Poznań przy wyniku 2-2. Nasz mecz trwał chyba 10 minut dłużej ze względów tam kibicowskich, bo był przerywany na te serpentyny. No i był czas, że mogliśmy strzelić na 3-2. Strzelając na 3-2 mamy mistrza Polski. No nie stało się i trzeba było się cieszyć z wicemistrzostwa. Niemniej wydaje się, że Jagiellonia chyba dołączyła już na stałe do polskiej czołówki, do tej top 5-6, jak prezes myśli, patrząc obiektywnie na kibiców, na stadion, na bazę. No baza jest nowa, stadion jest nowy, także tylko czekać na jakieś dobre wyniki. No właśnie, panie prezesie, przed panem pierwsze dni urzędowania, coś pana zaskoczyło, coś może rozczarowało pozytywnie, jak to się teraz modnie mówi, a coś negatywnie? Nie, no za krótki okres po prostu. Ja potrzebuję jeszcze dłuższego okresu, bo jak wiemy, wybory odbyły się 18 sierpnia. Zawsze wybory odbywały się koniec października, chyba 28-29, więc nie było meczów, nie było nic, więc prezes mógł sobie spokojnie popracować. Tutaj część osób z Polskiego Związku Piłki Nożnej odeszła, trzeba było szybko uzupełnić, a przed nami były trzy bardzo ważne mecze. No właśnie. No ale widzimy, że wszystko poszło w dobrym kierunku, mamy 7 punktów i po prostu pracujemy dalej nad tym wszystkim. Jeszcze potrzebujemy kilku miesięcy, żeby po prostu wejść na odpowiednie tory. Na swoje tory. Bardzo odważna nominacja pana Matęki, chwalona zewsząd. Człowiek, który najpierw wygrał w swoim okręgu tak naprawdę taką walkę, można powiedzieć, o siebie, a potem został wiceprezesem do spraw szkolenia, czyli niezwykle taka, powiedziałbym, odważna też. No bardzo odważna, ale jak widzimy, Mateńko 20 lat był cały czas związany z piłką, od najmłodszych grup do troszeczkę starszych, także mu ta pozycja wiceprezesa nie jest taka obca do końca. Duże zaufanie ze strony prezesa. No dostał duże zaufanie. Bo to nie jest osoba taka, powiedziałbym, powszechnie znana, prawda? Więc no wszyscy mu będą tam patrzeć na ręce, ale rozumiem, że przekonał swoimi koncepcjami na temat szkolenia, na temat, co chce zrobić. No jak widzimy, ruszył, jak to się mówi, z kopyta do pracy. Już tam pierwsze efekty są. No i pozwólmy mu popracować z pół roku, żeby bardziej można było ocenić jego pracę. Jasne. Panie prezesie, jeszcze chciałem zapytać o kwestię medialnej otoczki wokół reprezentacji. W tej chwili no, dziennikarze mają dość mocno utrudniony ze względu na COVID dostęp do reprezentacji. Trudno jest umówić się na indywidualne rozmowy. Zdaniem pana prezesa na przykład warto bardziej otworzyć reprezentację? Może na dziennikarzy? Oczywiście, jeżeli minie już stricte pandemia, na szczęście ona wygasza, ale jak prezes... Jeśli tak się stanie, to na pewno nie będziemy bronić, żeby tak się stało, jak pan mówi. W tej chwili, tak jak wiemy, że to jest ta bańka, w której muszą być piłkarze. Zgadza się, nie ma mix-zone No i musimy się dostosować do przepisów. To ja tych przepisów nie wymyślam, tylko UEFA. To prawda, a UEFA łatwym partnerem czasami nie bywa. Panie prezesie, jeszcze króciutko o Kamilu Gliku i o tym zamieszaniu wokół... To absurdalne rzeczy chyba Anglicy tam wypisują, bo tak naprawdę to była zwykła boiskowa walka. No to ja czekam decyzji UEFA, bo moim zdaniem teraz my powinniśmy oskarżyć piłkarza, który niesłusznie oskarża naszego piłkarza, bo to wywołuje tylko niepokój wśród naszych kibiców i to się staje takim tematem europejskim. Bo każdy o tym mówi na dzień dzisiejszy. Jeżeli ja wierzę w to, że Kamil nie mówił tego, bo jest zawodnikiem nie 18-letnim, tylko w jego zespołach, w których on grał wcześniej, też byli zawodnicy, tacy, którzy dzisiaj go oskarżają i nie było żadnych konfliktów. Ja rozmawiałem z Kamilem, Kamil też
powiedział, że nie było czegoś takiego i on to gwarantuje. No skoro tak jest, to ta osoba, która go oskarża, to powinna być ona oskarżona o to, że niesłusznie wywołuje taki niepokój. No właśnie, i tam skandaliczne... I ta osoba powinna być ukarana. Dokładnie. I skandaliczne są też wiadomości, które wysyłają angielscy kibice. Nie wiem, czy do prezesa to dotarło, do żony Kamila Glika. No to też pokazuje, jak trzeba uważać tak naprawdę z mediami społecznościowymi, jak wiele jest hejtu dzisiaj wokół nich, prawda? No ja myślę, że to organy zajmą się odpowiednie tymi, bo to ja podejrzewam, że to jakieś SMS-y przychodzą, takie, które nie powinny przychodzić i na pewno te bilingi zostaną sprawdzone. I... Tak, to jeszcze też chodzi o wiadomości internetowe, prawda? Bo komuś się wydaje, że w internecie jest anonimowy, a tam naprawdę no, okropne rzeczy wypisywane do rodziny Glików, co też pokazuje, ile trzeba pracować. Tak, ale myślę, że też ta złość jest jakby bo tak nie większa, im że... Bo oni już widzieli, że są wygrani, 90 tam któraś minuta i dostają bramkę, tak? I to też taka frustracja, ta złość tych Anglików, to też gdzieś wychodzi teraz. No ale trzeba naprawdę powiedzieć, że ja byłem pod wrażeniem tego, jak zagraliśmy w meczu z Anglią i wydaje się, że reprezentacja Paulo Sousy idzie jednak w dobrą stronę, że to wszystko gdzieś zatrybi, że jeżeli tylko poprawimy odrobinę grę defensywną, może nie odrobinę, ale znacząco poprawimy grę defensywną, to możemy znać bardzo, bardzo wysoko. Ambicje są tak naprawdę, prawda? Bo... Są, no ale też trzeba zwrócić uwagę, że kilku czołowych zawodników. Nie ma Milika, nie ma Piątka. No dokładnie. Bielika. Zieliński przecież kontuzja, nie mógł nam pomóc. Także jeszcze ci zawodnicy dojdą i powinno być tylko lepiej. Panie prezesie, gdzie prezes widzi siebie za te 4 lata, kiedy będzie ta pierwsza kadencja? Co będzie sukcesem? Co jest dla pana takim motywem przewodnim, że powiem tak, udało mi się, po 4 latach zrobiliśmy to? Przede wszystkim teraz to wszystko musimy zrobić, żeby awansować na te Mistrzostwa Świata i to jest takim celem numer jeden. A później zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę wybiegać, co będzie za 4 lata, bo przede mną ciężka praca, tak jak pan wspomniał wcześniej i będę to robił. Czego panu życzyć na koniec? Samych sukcesów. To oczywiście, życzymy sukcesów i życzymy tego, że pojedziemy do Kataru, a tam w Lokcionu Poczach przygotuje specjalne relacje z tego, co się dzieje wokół reprezentacji, bo staramy się pokazać i kraje, w którym gramy. Serdecznie zachęcamy prezesa do oglądania naszych materiałów, bo pokazujemy wszystko od środka, bo to też jest istotne, żeby, bo piłka chyba musi też nieść kulturę, musi pokazywać miejsca, no bo na ogół reprezentacja gra w tych pięknych miejscach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, prezes. Pozdrawiam wszystkich. Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza był naszym gościem. Do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie kanał Cionopoczach.